Za nami Noc Muzeów. W tym roku jej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wycieczce Szlakiem Muzeów Ziemi Łukowskiej. Była to Noc Muzeów bardzo niezwykła z tego względu, że postanowiliśmy wspólnie dla wszystkich mieszkańców zorganizować wycieczkę właśnie Szlakiem Muzeów Ziemi Łukowskiej, gdzie mogliśmy zwiedzić bezpośrednio trzy muzea, a więc Muzeum Regionalne w Łukowie, Muzeum Czynu Bojowego Kleberczyków w Woli Głowskiej oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Takim na koniec smaczkiem była wizyta w Hucie Szkła Gospodarczego Tadeusz Rzeźniak w Hucie Dąbrowie. W wycieczce wzięło łącznie około 170 osób. Udało nam się tego dokonać ze względu na to, że PKS w Łukowie udostępnił nam nieodpłatnie swoje autokary i stąd mogliśmy wyjechać właśnie na wycieczkę Szlakiem Muzeów Ziemi Łukowskiej. Spora część zwiedzających była również spoza terenu naszego powiatu, z Lubartowa i z Redzenia Podlaskiego. Każdą placówkę w tym dniu odwiedziło łącznie około 400 osób, także jest to naprawdę rekord w tym roku i bardzo się cieszymy, że mieszkańcy nie tylko powiatu, ale również całego regionu tutaj północnej Lubelszczyzny odwiedziły te nasze placówki i zobaczyły, co można było w nich przez nas pokazać. Większość osób, które właśnie miały wyjechać na tę wycieczkę, przyszło odwiedzić nasze nowe wystawy. U nas można było zobaczyć trzy wystawy nowe. Pierwsza wystawa Bogu Rodzica, Dziewica Maryja, Różne Twarze Marii. Podczas właśnie tej wystawy można było się dowiedzieć wiele rzeczy na temat różnych wizerunków Marii oraz świąt właśnie związanych z Matką Boską, również związanych z Maryjnym Zielnikiem i tym podobnym. Druga wystawa, jak już wcześniej wspomniałem, dotyczyła Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Rzeźniak w Hucie Dąbrowie oraz nie mogło zabraknąć wystawy związanej z rokiem Henryka Sienkiewicza w 2016 i stąd mieliśmy nową wystawę zatytułowaną Henryk Sienkiewicz z szuflady kolekcjonera. Na tej wystawie są różne rzeczy przekazane przez znanego regionalistę Cezarego Miaska, a więc pocztówki, ekwilibrisy, monety i różne bibloty związane właśnie z Henrykiem Sienkiewiczem. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego muzeum, również pozostałych muzeów z terenu naszego powiatu i na pewno coś ciekawego ekstra przygotujemy dla Państwa na kolejną Noc Muzeów. Wycieczka Szlakiem Muzeów Ziemi Łukowskiej była pierwszym tego typu wydarzeniem zorganizowanym wspólnie przez trzy placówki. W sumie w Nocy Muzeów wzięło udział około 400 osób.